serdecznie wszystkich, którzy przyjęli zaproszenie na uroczystość diamentowych w Słowie Godu. Szczególnie witam dostojnych jubilatów, którzy obchodzą rocznicę diamentowych Godu, czyli 60-lecie pożycia małżeńskiego. Jubilaci diamentowych Godów są to następujący Państwo. Pani Janina i Apolinary Bylak. Pani Stanisława i Heronim Dobrzyniewicy. Pani Halina i Kazimierz Kuchta, tylko przepraszam. Pani Halina jest dzisiaj sama, ponieważ pan Kazimierz jest nieobecny, bo jest chory. Oczywiście pani Lucyna i Tadeusz Staliczakowi. Serdecznie witam również jubilatów Złotych Godów, do których zaliczamy państwa Teresę i Józefa Dąbrowskich, Annę i Jana Grzegorek, Elżbietę i Stanisława Kazu, Janinę i Zdzisława Skoczkowskich i państwa Barbarę i Marianę i Mariana Sokołowskich. A przepraszam i państwa, przepraszam najmocniej, zapomniałam oczywiście o szalonych jubilatach. Anna i Mieczysław Kuskowski. Przepraszam najmocniej. To ze wzruszenia, atmosfery radości. Bo w istocie jest to radosne święto. Święto, które honoruje miłość, zaufanie, wyrozumiałość i wzajemne oddanie. W dniu dzisiejszym jest to Państwa osobiste święto. Ale nie tylko Wasze osobiste święto, jest sprawą prywatną. To osobiste święto stało się również świętem państwowym. Ponieważ osoby, które przeżyły ze sobą w jednym związku 50 lat i więcej, są nagradzane w naszym kraju na mocy ustawy z dnia 16 lutego 1990 roku specjalnym medalem przyznawanym przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ma on kształt sześcioramiennej gwiazdy, w środku której znajduje się napis za długoletnie pożycie małżeńskie. A z drugiej strony widnieje dwie srebrzyste rubie, symbol pary małżeńskiej. Na żaden medal nie pracuje się tak długo, jak na medal zadowolenie pożycie. Ponieważ ktoś po obliczu pracuje się na niego przeszło 18 250 lat. I Państwo, szanowni jubilaci, zapracowaliście na ten medal całym swoim życiem małżeńskim. Dlatego też dziś mamy przyjemność wręczyć Państwu te medale za długoletnie pożycie małżeństwa. W dniu naszych Złotych Godów bądź diamentowych Godów. W dniu naszych Złotych Godów bądź diamentowych Godów. Wyrażam Tobie żono serdeczne podziękowanie. Wyrażam Tobie żono serdeczne podziękowanie. Za okazaną mi miłość, przywiązanie. I opiekę. Przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze dalsze lata wspólnego życia były nadal szczęśliwe i trwałe. Dziękuję Ci, żono. Przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze dalsze lata
wspólnego małżeństwa, wspólnego małżeństwa, wspólnego małżeństwa, były szczęśliwe i trwałe. Były szczęśliwe i trwałe. Dziękuję Ci, mężu. Dziękuję. Przytoczyła anegdotę, w której po 10 latach małżeństwa ona mówi, on słucha. Ja myślę, że to, że Państwo tu jesteście, jest dowodem na to, że jednak Panowie słuchali, bo inaczej nie bylibyście tutaj tak zgodni i nie siedzieli razem. Bo jak wszyscy jesteśmy, dobrze wiemy, że trzeba szanować kobiety, trzeba. Na pewno Państwa obecność tutaj jest dowodem na to, że tak w swoim życiu postępowaliście. Nie wiem, co do Państwa powiedzieć. Jestem małżonkiem bardzo młodym stażem porównaniu do Państwa. Brałem ślub niecałe 7 lat temu i raczej Państwo moglibyście powiedzieć mi co nieco o życiu. Natomiast myślę, że skoro się tutaj zgodnie, tak jak w słowach piosenki, miłość to nie kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze, ale miłość jest wtedy, kiedy jedno spada w dół, a drugie ciągnie po górze. I myślę, że w swoim życiu mieliście wiele okazji i wiele trudnych chwil. A to, że tu jesteście, to znaczy, że przeszliście przez nie wspólnie. Podawaliście sobie rękę wtedy, kiedy trzeba było podać sobie rękę. Wybaczyliście sobie wtedy, kiedy trzeba było sobie wybaczać. Bo na pewno takie sytuacje w waszych życiach miały miejsce. Jestem zawsze pełen szacunku i onieśmielony stając w takim gronie. Bo mam nadzieję, tak przynajmniej wyobrażałem sobie, biorąc swój ślub, że za 10, 20, 40 lat będę mógł spojrzeć w oczy swojej żony i podać sobie rękę, uśmiechnąć się i dalej być razem. Także gratuluję tak pani staż. Szanowni Państwo, w imieniu własnym, jak również całej Rady Miejskiej w Radzyminie, ja przyłączam się do tych pięknych słów, które były powiedziane przez panią kierownik, jak również pana burmistrza, życząc Państwu wiele zdrowia na dalsze lata pożycia małżeńskiego. Państwo jesteście wzorem, symbolem dla młodych ludzi, jak powinna wyglądać rodzina, co jest fundamentem naszego społeczeństwa. Dziękuję Wam bardzo za te Wasze lata i przykład, który dajecie nam, młodym osobom. I jeszcze raz serdecznie w imieniu własnym i również Rady Miejskiej w Radzyminie życzę zdrowia na kolejne lata pożycia. Wszystkiego dobrego. Proszę Państwa, nikt przed nim się tu nie poprosił, ale wydaje mi się, że w imieniu wszystkich się wypowiem, to co powiem, że chyba te 50 lat, w moim przypadku jest to 50, ale 51, tak, już jest troszeczkę dalej, to chyba takie, jak spojrzymy do tyłu, to nic w porównaniu z tym, co przed nami jeszcze, więc przede wszystkim chcę Państwu życzyć dużo optymizmu, rzeczywiście, że tak jak to 65-letni bohaterowie, którzy czysto fizycznie jeszcze kiedyś spotkamy. I myślę sobie tak, czy ja tych 50 lat żałowałam? Jaki to jest stosunek człowieka, który się z 50 lat patrzy do tyłu? Może przez całe życie nie, ale na drugi dzień po ślubie to zastanawiam się mocno, czy ja dobrze zrobiłam. I dzisiaj wiem, że zrobiłam dobrze i zrobiłam to samo, ale widocznie los dał taką możliwość, żebym mogła to sprawdzić, żebym mogła się upewnić. I wiem jedno, że żadne słowa, jakie tam się wymawia, pokój, równość, braterstwo, to są niczym w porównaniu tych dwóch słów kochać. Że to, że tak długo jesteśmy, to nawet kiedy w złości ta druga osoba tam walczy, to wystarczy powiedzieć, że ja też Cię kocham. I to na pewno w jakiś sposób pomaga. I życzę Państwu, żebyśmy się mogli tak spotykać jeszcze właśnie, jeszcze raz w tym 60-leciu. Cieszę się, że gdzieś tam w Konstytucji jest taki zapis, że możemy być uhonorowani tą złotą odznaką, to nie ma jak żołnierz na polu bitwy, prawda? Więc ja nie wiem, za co dostajemy. Chyba za wytrwałość po prostu, że wytrwaliśmy. Więc potraktujmy z jednej strony to małżeństwo jako takie szczęście, taka radość, że nas spotkała wspólnie życzne życie, ale jednocześnie to naprawdę ciężka walka o to, żeby przetrwać, dotrwać. Na pewno te kompromisy, te ustępowania, no i w końcu nieważne, czy się idzie razem, czy w jednym rytmie, ale w jedną stronę. To wspólne takie dążenie. Cieszę się, że Państwu im nie pomogły przetrwać i za to moje miłości. Dziękuję. Thank you.
szeptu. Prosimy Państwa tutaj do nas, żebyście Państwo mogli wykonać część artystyczną, zamierzoną. Jesteśmy tymi deskoterzy, właśnie tak jak Pani Kierownik, że Pan Cywilnego powiedział,
że jest tu kilka osób wśród tych was, którzy należą do naszego stowarzyszenia. I w związku z tym tu jesteśmy. W naszym stowarzyszeniu jest taki chór seniorów. Jesteśmy amatorami, ale chcemy dzisiaj państwu umilić ten czas. Nie zawsze jesteśmy na takiej uroczystości, ale dzisiaj z uwagi na to, że jest kilka par. Moja siostra jest też. Także dzisiaj państwu zaśpiewam. Tak niedawno żeście śluby brali, a dziś mija już 50 lat. Radość życia razem przeżywali. Tysiąc miłych wspomnień łączy was. Te przeżyte lata nie przykładem są dla dzieci i rodzin, które z wami są. Niech wam zdrowie sprzyja jeszcze wiele lat, by przejść przez to życie na przepięćdziesiąt lat. Życie dało wam rozkoszy tyle, tyle szczęścia, tyle słodkich dni. Trzeba wykorzystać każdą chwilę i zapomnieć, że istnieją łzy. Te przeżyte lata niech przykładem są dla dzieci i rodzin, które z wami są. Niech wam zdrowie sprzyja jeszcze wiele lat, by przejść przez to życie na przepięćdziesiąt lat. Życzymy wam jubilaci drodzy, szczęścia i radości pełną garść, i marzeń najskrytszych oraz zdrowia. I niech błąka własność związku wam. Te przeżyte lata niech przykładem są dla dzieci i rodzin, które z wami są. Niech wam zdrowie sprzyja jeszcze wiele lat, by przejść przez to życie na przepięćdziesiąt lat. W życiu waszych były różne chwile, był szczęśliwy i był smutny czas. Wasza miłość wytrzymała tyle. Daj wam Boże dożyć do 100 lat. Te przeżyte lata nie przykładem są dla dzieci i rodzin, które z wami są. Niech wam zdrowie sprzyja jeszcze wiele lat, by przejść przez to życie na przepięćdziesiąt lat. Ponieważ zespół nazywa się Radzynianka, mamy też taką piosenkę ułożoną przez seniorkę. O Radzyniance bardzo proszę wysłuchać, jeżeli macie cierpliwość do słuchania nas. A będzie nam bardzo miło, jeśli nas wysłuchacie. Zaśpiewaj Radzynianko, zaśpiewaj wioskę z siedla. Zaśpiewaj pieśń o miłości, która brzmi pięknie, to fakt. Zaśpiewaj pieśń o miłości, która brzmi pięknie, to fakt. Taką piosenkę śpiewamy dla wszystkich, co tu
każdy w życiu to zna. Niech też i miłość przyświeca, bo każdy w życiu to zna. Seniorzy radzi mi jacy, na przyszłość zostawmy ster, żeby następcy wiedzieli, że kochać należy się. Żeby następcy wiedzieli, że kochać należy się. Zaśpiewaj radzi mi Janko, zaśpiewaj piosnkę sprzed lat, zaśpiewaj pieśń o miłości, która brzmi pięknie to fakt. Zaśpiewaj pieśń o miłości, która brzmi pięknie to fakt. Brawo. Pamiętasz, moja miła, jak lecą żurawie, lecą kluczami, a jak przecudnie żurawie. Proszę, Panie Burmistrzu, o odniesienie czasu. Tak jak mówiłem na początku, to
wielkie wyróżnienie znaleźć się w tym miejscu. Chciałbym kiedyś znaleźć się w takiej roli jak Państwo. I swoim życiem daliście przykład młodemu pokoleniu. Życzę Państwu, żebyście jeszcze przez wiele lat mieli okazję ten przykład dawać. Gratuluję za życzę. Dziękuję. To właśnie na cześć Państwa młodych. Tak, bo wszyscy jesteście tutaj traktowani jak Państwo młodzi. Zabrzmią słowa, zabrzmi melodia, którą zawsze puszczam właśnie na zakończenie uroczystości udzielania ślubu.